Kochani, dzisiaj przypada kolejna rocznica beatyfikacji naszej matki, błogosławionej Franciszki Siedliskiej. Każdy z nas słyszał historię jej życia i pewnie nieraz słyszeliśmy relacje, którą opowiadały nasze siostry z dnia beatyfikacji. Jednak dzisiaj chciałabym Was zaprosić do wysłuchania audiencji słów, które wygłosił do nas, do sióstr, ale myślę, że też one są skierowane do każdego z nas. Święty Jan Paweł II, który w 1989 roku, 23 kwietnia, beatyfikował naszą matkę założycielkę. Pragnę dzisiaj wspólnie z Wami podziękować Trójcy Przenajświętszej, Ojcu, Synowi i Duchowi Świętemu za dar powołania Waszego zgromadzenia, zgromadzenia Najświętszej Rodziny z Nazaretu. Jest to dar Boży dla Kościoła. Dla Kościoła w Rzymie, w Polsce, w Stanach Zjednoczonych i w różnych krajach Europy i w Australii, wszędzie tam, gdzie Wasze zgromadzenie zapuściło korzenie. Pragnę podziękować za ten dar, którym opatrzność Boża obdarzyła Kościół i społeczeństwa przez Waszą założycielkę, błogosławioną Marię Siedlicką. Pragnę podziękować z Wami wspólnie za dar jej osobistego powołania, za tę drogę, którą przebyła ze swoich rodzinnych stron do Rzymu, ażeby tutaj spełnić to, do czego wzywał ją dobry pasterz. Pragnę podziękować za wszystkie jej prace i za to, że opatrzność Boża błogosławiła jej powołaniu i jej działalności jako twórczyni zakonu Zgromadzenia Najświętszej Rodziny. Wreszcie pragnę wspólnie z Wami podziękować za dar beatyfikacji, którym zostało potwierdzone heroiczne dzieło jej życia w tym roku pańskim 1989. Za to wszystko dziękujemy przy tym ołtarzu wspólnie z wszystkimi, którzy tu się znajdują, a także wspólnie z całym Waszym zgromadzeniem, gdziekolwiek na całym okręgu ziemi znajduje się ono i pracuje dla tego celu, jakim Wam wyznaczyła Wasza założycielka i zgodnie z jej charyzmatem. Bardzo się cieszę z dzisiejszego spotkania. Muszę przyznać, że dla mnie również ta beatyfikacja była nieoczekiwana, nie spodziewałem się. Nagle przynoszą i mówią: proszę bardzo, matka Siedliska, wszystko gotowe. Także ona sobie sama poradziła z pomocą swoich sióstr, z pomocą swoich czcicieli, czcicielek, wychowanków na całym świecie. Może tutaj w tym miejscu ja bym też się mógł dołączyć, chociaż w bardzo małej skali. Kiedy wspominam pierwsze lata mojego życia, to wśród tych wspomnień
pierwszych lat życia się zwykle za bardzo nie pamiętam. Ale wśród tych wspomnień wyraźnie mi się rysuje Nazaret Wadowicki i siostry nazaretanki, które chodziły ubrane tak jak te, jak założycielka wasza, jak te dawniejsze przełożone generalne. I które widziały nas, takich chłopaków, kilku, w środku miasta, wałęsających się czasem po ulicach, i zaczęły nas do siebie tam zapraszać. Powiedzmy sobie, tak się to dawniej mówiło, do ochronki. No więc ja trafiłem tam wtedy przejściowo, w czasie wakacji zwłaszcza, do tej ochronki nazaretańskiej. Bardzo sobie dobrze zapamiętałem. Nazaret, siostry, tę ochronkę. To jest jedno ze wspomnień, które najdłużej mi zostało w pamięci z najpierwszych lat mojego życia, jeszcze przedszkolnych. Potem kiedyś już jako biskup byłem w Wadowicach na wizytacji. I zaprowadzono mnie znowu do Nazaretu, ale już nie do ochronki, tylko do wielkiego domu upośledzonych, najciężej upośledzonych naszych bliźnich. Było to dla mnie wielkie przeżycie, spotykając tych najnieszczęśliwszych ludzi, niedorozwiniętych. I spotykając siostry, które przy tych nieszczęśliwych ludziach, naszych braciach i siostrach, pełniły swoją nazaretańską i samarytańską służbę. Wtedy jeszcze raz uświadomiłem sobie i ugruntowałem się w przekonaniu, że na to trzeba całkowitego oddania się Chrystusowi, ażeby móc taką służbę podjąć i tak ją wypełniać. Pasterski jako młodego wikarego, a zwłaszcza duszpasterza młodzieży, ponieważ, chociaż to były już czasy stalinowskie, miały jeszcze swój internat studentek. Ten internat studentek stał się takim punktem odniesienia dla duszpasterstwa młodego wikarego, tym bardziej, że zwykle tam, gdzie są studentki, to się pojawiają i studenci. Otóż ja postanowiłem iść za tym zjawiskiem. A równocześnie miałem z nich także wielką pociechę w parafii, ponieważ bardzo się w tej parafii ci młodzi ludzie udzielali. I studentki, i studenci. Muszę przyznać, to zasługa sióstr nazaretanek, a także tych ich wychowanek, które się do Nazaretu bardzo głęboko przywiązały, że wiele z tych osób dzisiaj już jako matki rodzin, jako babcie wciąż jeszcze do mnie pisuje. Były zresztą takie, które poszły też na drogę powołania zakonnego i są chyba nawet w waszym zgromadzeniu. Potem, kiedy byłem już biskupem, a w szczególności, kiedy byłem metropolitą krakowskim, bardzo zabiegałem o powołania kapłańskie i zakonne, znowu pojawiły się nazaretanki, które szczególnie w tym dziele były zaangażowane i bardzo owocnie zaangażowane. Pamiętam matkę Bernardę, ówczesną prowincjalną, z którą miałem bardzo dobre porozumienie na te tematy. I wiele różnych sióstr, takich sióstr dopiero co z przedszkola wyciągniętych, bardzo młodych, które pracowały w duszpasterstwie młodzieży, w katechizacji zwłaszcza, a także i przy chorych w różnych parafiach, zwłaszcza w trudnych parafiach. Szczególnie zapamiętałem siostry nazaretanki z parafii na Krowoczy, gdzie tworzył się z niczego kościół. I one tam, w tym tworzeniu z niczego kościoła w olbrzymiej parafii na przedmieściach Krakowa, teraz już bliżej centrum,
One bardzo czynnie pomagały przez swoją katechizację i przez całą swoją postawę. To jakoś tak zostało, kiedy była beatyfikacja i zjechały się nazaretanki z całego świata, to dużo tych sióstr z Polski przyjechało również. Rozpoznałem je, ponieważ miałem z nimi wiele kontaktu jako biskup. Rozpoznałem je po twarzach, a także po śpiewach, które śpiewały. Pomyślałem sobie zaraz, to są te same. To są te same. Zresztą one się też do mnie bardzo chętnie przyznawały. Co ja dodać, że spotykałem również nazaretanki i w czasie moich podróży jeszcze jako kardynał odwiedzając Polonię, zwłaszcza w Australii, w Ameryce. To wszystko wspominam tutaj, ażeby podkreślić, że ta beatyfikacja, która, jak powiedziałem, zaskoczyła mnie, bo nie wiedziałem, że sprawy tak dobrze stoją. Że ta beatyfikacja jest naszym wspólnym świętem. Potem sobie jeszcze przeczytałem raz żywot waszej założycielki i zobaczyłem, jak bardzo opatrzność Boża ją prowadziła z domu, z rodziny, która ulegała wtedy wpływom epoki w XIX wieku, z domu, z klimatu tego domu do całkiem innego klimatu. I nie tylko w znaczeniu duchowym, ale także i w znaczeniu atmosferycznym. Znalazła drogę do Rzymu, Pan Bóg ją prowadził przez Rzym do całego świata. Ale to, co widać w jej żywocie, że idąc przez Rzym do całego świata ze swoim nowym zgromadzeniem, Matka Maria od Dobrego Pasterza, piękny przydomek, matka założycielka waszego zgromadzenia, wciąż była w kontaktach z Polską, zwłaszcza z Polską południową, ponieważ tam łatwiej było nawiązać kontakty i zakładać domy zgromadzenia, Lwów, Kraków. Także to święto, które obchodzimy, jest naszym wspólnym świętem. Pan Bóg tak kierował w moim życiu, że nazaretanki były mi bardzo zawsze bliskie, jakoś takie stawiał na drodze mojego życia w różnych miejscach, że trudno by było, ażebym w tym waszym święcie nie uczestniczył w sposób bardzo osobisty. To właśnie czynię w dniu dzisiejszym, znajdując się tutaj w tym domu generalnym, w tej kaplicy, który nieraz odprawiałem przed tym mszą świętą. Z radością klęknąłem przy relikwiach waszej błogosławionej założycielki. Niech Bóg błogosławi, niech trwa w was duch Najświętszej Rodziny z Nazaretu. Starajcie się wczuwać w coraz to nowe sytuacje rodzin i nie łatwiejsze, ale coraz trudniejsze na całym świecie. Rodzina jest najbardziej zagrożoną rzeczywistością ludzką. Również najbardziej zagrożoną sprawą w Kościele. Wiemy, że święty Paweł powiedział, tam gdzie zaobfitował grzech, tam jeszcze bardziej zaobfitowała łaska. Chciałbym to odnieść do rodzin, do duszpasterstwa rodzin. Musimy czynić wszystko, ażeby tam, gdzie zdaje się grzech szczególnie obfitować, szczególnie zbierać żniwo. Niestety żniwo nieszczęśliwe, żeby tam również tym bardziej obfitowała łaska. Łaska świadomości, nowej świadomości małżonków, rodziców, dzieci, wspólnoty rodziny. Nowej świadomości, nowej postawy. Łaska tak bardzo potrzebnego nam dzisiaj apostolstwa rodzin. To wszystko na pewno było w dalekim XIX-wiecznym projekcie waszej założycielki. I myślę, że kiedy to mówię, to co teraz mówię, to wczuwam się w jej zamierzenia, w jej myśli, w jej
cały apostolski projekt, który przeniosła na zgromadzenie Najświętszej Rodziny z Nazaretu.